Czołem podążamy! Czołem! Panie wojewodo, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego w Olsztynie, dowódca garnizonu, pułkownik Strzałek, meluje. Kiedyś, że Polsce potrzebni są ludzie miłujący własny kraj, ale otwarci na świat. I w istocie właśnie takiego społeczeństwa potrzebujemy. Społeczeństwa, które docenia trud poprzednich pokoleń, walczących o to, abyśmy dziś mogli mówić nie tylko jestem wolnym człowiekiem, ale także jestem wolnym Polakiem. Społeczeństwa, które pamięta o korzeniach, ale wciąż buduje koronę. Dziękuję dzisiaj wszystkim, którzy wzorem naszych przodków, już nie przez walkę, ale codziennie przez swoją pracę budują sprawy. 11 listopada to dzień podniosły z racji rocznicy, którą symbolizuje, ale to także dzień, w którym powinniśmy radować się wraz z innymi rodakami, że żyjemy w wolnej Polsce, że żyjemy w kraju, który daje nam możliwość wyboru, wyboru religii, wyboru władz, wyboru kształcenia jest i pracy. Dzień 11 listopada. Po dziesiątkach lat nieobecności na mapie Europy 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość. Dla świata ten dzień nie znaczył wiele. Dla Polski był jednym z najważniejszych w jej historii. To, że dzisiaj Polska jest krajem wolnym, dla wszystkich jest oczywiste i niepodlegające dyskusji, ale jeszcze 100 lat temu taką oczywistością nie było. Jeszcze 100 lat temu Polski jako państwa nie było. Tę niepodległość musieliśmy wywalczyć, przelewając za nią krew, a potem od nowa tworzyć struktury państwa polskiego. Było to możliwe dzięki... Przepraszam, to był rok 87. Powiedział w tym dniu, że Solidarność nie jest przeciw komuś. Solidarność ma swoje korzenie w Ewangelii, w Jezusowym zdaniu. Jedni drugich brzemiona noście, bo Solidarność to wzajemność. Wzajemność oparta na tej miłości, która umie dostrzegać, że są wśród nas ludzie potrzebujący, potrzebujący życzliwej, dobrej dłoni, a zwłaszcza życzliwego serca. Życzę, ukochani, żeby to miejsce z tym pięknym, czerwonym napisem widocznym od Alei Marszałka Piłsudskiego, żeby to miejsce i to słowo Solidarność przypominało nam nie tylko fakt, który zdarzył się jako chwalebny,
w 1980 roku, ale żeby przypominał nam tę treść, która w tym słowie była zawarta i która była również świadectwem, że walcząc o wolność, walczymy również o świat ewangelicznych wartości. Litus Sancti. Amen. Tańce Olsztyna, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, dajemy dziś do uroczystego apelu na Placu Solidarności, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idący szlakiem ku niepodległości kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, jarusów księcia Józefa Poniatowskiego. Święta Niepodległości, salwa kolorowa. Pania na moją komendę. Marsz, stój! Krótki szereg, krok w tył. Marsz! Na pan! Chodź! Do salwy kolorowej! Trzeba! Panuj! Salwo! Poseł na Sejm Janusz Cichoń. Posłanka Lidia Staroń. Posłanka Iwona Arendt. Poseł Jerzy Schmidt. Posła Tadeusza Iwińskiego, przewodniczący Rady Miejskiej SLD, panowie Krzysztof Kacprzyk. That's it.